Najważniejszy dialog z ludźmi. Ja też mam telefon, stoi 30 lat na oknie. Tak, co pani tak, żeby pani miała dobry humor, co musi się stać? Nie wszystko, bo tak, otwieram oczy, patrzę się za oknem, latają bażanty. Jaskółki fruwają. No to panie, drze się, budzi pana, bo się drze jak diabli. Służę do autobusu. Ostatnia porada życiowa dla młodych. Dla młodych, niech się wezmą do roboty. Czy więcej pracy, bo teraz w tych telefonach siedzą, wie panie co chodzi. Niech czytają książki, niech rozmawiają z drugimi ludźmi, bo ważniejszy jest dialog z ludźmi. Dlaczego ludzie są zamknięci, jak pani myśli? Bo tak chcą. Co? Nie, bo teraz w tych telefonach, powiedziała pani, każdy patrzy w dół i w telefon. I zabija się. Komunikacja pomiędzy ludźmi. Ja też mam telefon, stoi 30 lat na oknie. Czyli umiar potrzebny, tak? Żeby wszystkie po trochu. Telefon jest, wszystko jest potrzebne. Wszystko za ludzi. Wszystko jest potrzebne i ten rozwój w ogóle, cywilizacji jest bardzo... A dlaczego mentalność ludzi się zmieniła? Jak pani myśli? Że jakiś sąsiad... Rozmawiają z drugim... Sąsiad sąsiadowi nie pomaga i tak dalej. A kiedyś pomagał, pożyczał tam sól, cukier, czy tam... Pomaga. U pani pomaga? Pomaga, bo moje dzieci sobie pomagają i tak jest, jak się należy. Czy pani nie zauważyła tej zmiany? Ogólnie nie jest tak źle w Polsce jeszcze. To trzeba mieć w genach. Wszystkiego dobrego, spodem. To ja wszystko pamiętam, dlatego że... Nie, że pani ma... Ona sam rozmawia. No właśnie, idę, bo... Czy tak, krzyżówki co jeszcze? Kwiatki, krzyżówki, maluję. Co pani maluje tak ogólnie? A takie, proszę pana, co to kiedyś jeździłam do Anglii, tam nie, bo tam było wcześniej jak w Polsce te kluby dla starszych ludzi. Tak. No i pokupi się, ale kolory trzeba dobrać. Mam takie pytanie, co w wolnym nie przy wolnym czasie, czy cieszą pani małe rzeczy z rana? Tak, co pani tak, żeby pani miała dobry humor, co musi się stać? Nie wszystko, bo tak, otwieram oczy. Czy pani już patrz, żyje? Nie, otwieram, patrzę się za oknem, latają bażanty. Jaskółki fruwają. No to panie, drze się, budzi pana, bo się drze jak diabli. To pani się cieszy jeszcze, jak panią obudzone. Ja i tak spać nie mogę. Dobra, idę, bo nie... Sonda internetowa, czy jest pani szczęśliwa? Do internetu nagrywam, niech się pani zastanowi. O, szczęśliwa. Jaki powód? Szczęśliwa. Dlaczego? No, że mam wspaniałe wnuki. Czas? Bo mam wspaniałe wnuki, to jest moje szczęście. Czyli to jest najważniejsze dla pani, wnuczki, tak? Wnuki, ogólnie rodzina. Wnuki i prawnuki. Spotkania muszą być często chyba z wnukami. Jakieś rozmowy telefoniczne, jak to wygląda? Spotkania muszą być, czy jak? To jest tak, każdy, to jest taka prosta sprawa. Każdy ma zajęcie, każdy ma chyba pracę. Ale powiedzmy, jak dzisiaj majówka, wolny czas, to są jakieś, muszą być, czy święta, czy... A majówka to, wie pan, na wsi to jest tyle roboty, że ho, ho. Czyli pani mieszka na wsi? Oczywiście. Co można robić ciekawego na wsi? O, chwilą to... i cieszyć się, jak się to mówi, człowiek. A dobra, a się pan jak na... no właśnie. Trzeba się cieszyć, że żyje i że jest zdrowy. Czyli, że pan już może chodzić, wstać rano, że może pan podziwiać. To już jest dobrze. Żałuje pan czegoś w życiu? Jakiejś decyzji, pracy? Nie, niczego nie żałuję. A czym pan się zajmował, jaka branża? Robił pan swoją branża pracę? Samochodowa, mechanikiem samochodowym. To ciężka praca, trzeba było się trochę... No fizyczna, ale bardzo lubię to robić. Do tej pory pan lubi tam...